Skrzynie w szkołach to projekt wymyślony przeze mnie, ale realizowany przez Fundację Otylii Jędrzejczak. Rzadko kojarzone ze mną, bo jak to może być na zewnątrz, a nie w wodzie? Ale my chcemy pokazać, że właśnie od aktywności fizycznej, od cech wychodzących ze sportu zaczyna się przygoda z życiem. Że lekcja wychowania fizycznego jest niezwykle istotna, bo uczy charakteru, uczy wygrywać, uczy przegrywać, uczy szacunku dla drugiego człowieka, uczy energii, uczy tego, żeby właśnie szukać lidera, tworzyć drużynę. Coś, czego nie zawsze zrobimy na innej lekcji w szkole, które są niezwykle także ważne. Więc ja myślę, że my chcemy im pokazać taką lekcję, do której one będą chciały wracać. Każda ze szkół otrzymuje taśmę HMS, na których będzie potem mogła wykonywać ćwiczenia, które robiłyśmy dzisiaj, ale też uruchamiać swoją kreatywność. To jest lekcja dla grupy wiekowej, która najczęściej rezygnuje z aktywności fizycznej. Więc my mówimy, dziewczyny, nie bójcie się aktywności fizycznej, wręcz przeciwnie, róbcie to dla siebie, nie dla to, żeby dobrze wyglądać i żeby się innym podobać, tylko dla siebie, żeby chcieć w życiu nie bać się w życiu porażek i trochę lekko w miarę przez nie przechodzić. Projekt jest dedykowany młodym dziewczynom. Czy to oznacza, że chłopcy, mężczyźni nie potrzebują dodatkowych motywacji? Nie, oni także potrzebują dodatkowej motywacji. Jest dedykowany dziewczynom dlatego, że w tej grupie wiekowej dziewczyny też bardziej się zamykają na siebie, więc my chcemy tutaj poruszać wszystkie tematy. Mówimy o tym, żeby się nie obawiały swoich słabszych rzeczy. One nam bardzo często pytają, czy my jako mistrzynie nie żałujemy, że nie chodziłyśmy na imprezy, bo to też ta grupa wiekowa. Więc my im tłumaczymy, co jest ważne, że kiedy wybierałyśmy jakie cele, jak sobie to wyznaczać, że na wszystko w życiu starczy czasu. Właśnie dzięki temu, że Ministerstwo Sportu i Turystyki, czy marka Jako Always, która jest naszym sponsorem głównym, czy nasi partnerzy, którzy z nami są, dzięki nim tworzymy ten projekt i mówimy do dziewczyn, sport to wspaniała przygoda życia. Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko takie, do których się słabo przykładacie. A hasło Fundacji Otylii Jędrzejczak: zostań mistrzem życia. Poprzez sport realizuj swoje marzenia. Kiedy i gdzie powinna się rozpocząć edukacja na temat bycia aktywnym? Edukacja na temat bycia aktywnym powinna się zacząć od rodzica w wieku, kiedy dziecko zaczyna chodzić. Więc kiedy ja mam 18-miesięczną córkę i wtedy zaczyna się edukacja na temat aktywności fizycznej. Jeżeli rodzic jest aktywny, to jest pierwszy przykład dla dziecka. Jeżeli nauczyciel jest kreatywny, to jest drugi przykład dla dziecka. Jeżeli potrafią stworzyć drużynę, w której się motywują, tak jak tutaj już widzimy grupki, bo są szkołami, to one też są jeszcze bardziej kreatywne do działania.